To samo miejsce? Chociaż może nie to samo, bo zmieniliśmy, ale ta sama pora. A jego znowu nie ma. Pominam mnie coś? Temat jest faktycznie... Aż się dziwię, że nie zrobiliśmy go wcześniej, bo temat faktycznie jest palący i obojętnie, czy działamy w zwinnym podejściu długo czy krótko, to w każdym przypadku może wystąpić, nie? A tak naprawdę temat, bo już troszeczkę go zapowiedziałem na samym początku, czyli to samo miejsce, ten sam czas, wszystkim nam w głowach powinno się urodzić daily. I spóźnienia na daily, czyli co zrobić z ludźmi, którzy spóźniają się na daily. I pozwól, że ja rozpocznę, jako że już się rozgrzałem. No wiadomo, że nam rozwalają trochę robotę, bo rozwalają nam trochę robotę w taki sposób, że jeżeli się spóźniają i wchodzą na przykład 2 minuty po, to nagle wszyscy patrzymy na nich i zastanawiamy się, dlaczego oni przychodzą 2 minuty później, a z drugiej strony, no i zajmują nam czas, nie? Wyrywamy się z kontekstu i tak dalej, a z drugiej strony jest też tak, że jeżeli ta osoba się spóźnia albo jeżeli w ogóle nie przychodzi, co gorsza, no bo na przykład zaspała, każdemu się może nam zdarzyć, ale zaraz powiem, co z tym zrobić, to no, nie jesteśmy w stanie zsynchronizować tej roboty między nami. Nie, tak naprawdę trudno nam planować cokolwiek, jeżeli na przykład jedna osoba nie przychodzi. I teraz zastanawiając się, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, co z tym możemy zrobić? Od razu mi przychodzą dwie jakby możliwości. To ja opowiem o jednej, dobra? A ty pamiętaj o tych dwóch. Dobra. Bo ja opowiem o jednej, jak to bardzo często się dzieje, bo skoro ludzie spóźniają się na 9.15, to przerzucamy daily na 9.30, w związku z czym spóźniają się na 9.30, więc przerzucamy daily na 9.45 i tak dalej, aż lądujemy w okolicy, nie wiem, 11. Tak. Kiedy to już jest taka godzina, gdzie no już raczej się nikt nie spóźnia, chyba że, ale co do zasady w większości dni wszyscy się pojawiają. Tak. I to jest to jakieś rozwiązanie. Pytanie, czy ono jest dobre, czy złe. Dobra, to jest jedno rozwiązanie. Drugie rozwiązanie to kary cielesne. Ale kary cielesne nie w postaci bicia czy batorzenia takiego człowieka, tylko kary cielesne w postaci konieczności wykonania jakiejś czynności, jakiejś aktywności za każdym razem, kiedy nam się nie udało. No, ja słyszałem o 10 przysiadach za każdą minutę na przykład. Na przykład. 10 przysiadów za każdą minutę, 3 pompki za każde spóźnienie. Cokolwiek, co nie ma na celu ukarania tego człowieka, ale ma na celu jakby pokazanie, że no, to nie zostaje bez konsekwencji, tak? I chcemy jakiś sposób jakby spróbować wypunktować to, że ten człowiek po prostu się spóźnił. Trzecia rzecz, trzeci sposób, bo to takie tipy są trochę, nie? Co możemy zrobić, jeżeli człowiek się spóźnia, i to jest najpiękniejsza rzecz, jaka zawsze mi przychodzi do głowy, a mianowicie zorganizować spotkanie, które dla wielu jest uważane jako zbędne, czyli? To pewnie mówisz o retro. Tak. Wielokrotnie mówiliśmy, że nie Scrum Master jest odpowiedzialny za organizację Sprint Retrospective, a skoro nie Scrum Master to organizuje i nie Scrum Master musi to organizować, a chętnych, jak wiemy, w zespole brak, zastanówmy się, czy to nie może być konsekwencją tego, że ktoś się po prostu spóźni. I teraz chciałbym odczarować pewną rzecz. Czy spóźnienie na daily zawsze musi oznaczać jakieś konsekwencje? Nie. Każdemu, jak już powiedziałem, z nas może się to zdarzyć i obojętnie, czy zaspaliśmy, czy mieliśmy coś do załatwienia rano, no jeżeli występuje to raz na jakiś czas, to jakby nikt nie powinien mieć z tym kłopotu, a jeżeli jeszcze napiszemy do siebie na jakimś komunikatorze maila wcześniej, co robiłem wczoraj i co będę robił dzisiaj, w ogóle problemu nie ma. Gorzej chodzi mi o recydywistów, nie? Gorzej z recydywistami i chodzi mi o recydywistów, czyli o tych ludzi, którzy permanentnie z jakiegoś powodu ciągle spóźniają się na daily, co nie ukrywajmy, trochę nam tą pracę rozwala. To ja teraz wrzucę jeszcze jeden kamyczek pod tytułem te osoby, które się spóźniają. Recydywiści. Być może też spóźniają się, bo nie odczuwają negatywnych konsekwencji spóźniania się na daily. W związku z czym, tak jak słusznie powiedziałeś, retro, zobaczmy, co z tym możemy zrobić, ale też zastanówmy się, czy na pewno na daily robimy rzeczy, które są wszystkim potrzebne. Jeżeli takie tacy recydywiści się spóźniają na daily, bo to znaczy być może, że daily nie ma dla nich żadnej wartości. A skoro nie ma dla nich żadnej wartości, no to może fajnie byłoby zająć się tym problemem. Czyli pogadać, zobaczyć, dlaczego nie mają żadnej wartości i spróbować zrobić takie daily, tak, które może nie czują, może na daily no jest to spotkanie statusowe, a nie planistyczne, czyli wszyscy się spowiadają, co zrobili wczoraj, czego
jak wiecie z tekstu, który mamy podlinkowany pod tym filmikiem, nie powinniście robić. Powinniście planować najbliższe 24 godziny, czytaj czas do następnego date. Dobra. O.